Cześć Wam wszystkim. Produkt, o który często pytaliście, produkt, którego ja byłem bardzo sam ciekaw. Produkt od firmy CarPro, Elixir, czyli taki zboostowany Quick Detailer, High Gloss Quick Detailer. No i co? Nazywa się Elixir. Czy jest takim rzeczywiście Elixirem? Zapraszam Was do praktycznej części tego odcinka. Moi drodzy, Elixir. Myślałem, że ten produkt jakoś tutaj więcej wrażenia na mnie zrobi. Jest po prostu quick detailerem. O w miarę dobrym hydro, o dobrym, bardzo dobrym maskowaniu bym powiedział, bo naprawdę na tym zajechanym lakierze zrobił robotę, jeżeli chodzi o przyciemnienie i maskowanie rys, to mu trzeba oddać. Śliskości nie ma jakiejś dużej, ale tak jak mówię, lakier jest zajechany. Zapach neutralny. Tutaj jakby no nie dało się wyczuć nic ciekawego. No i to też z tego, co się orientuję, miałaby to być odpowiedź na tą mieszaninę echo, reloada z wodą demineralizowaną i czasami jeszcze z jakimiś innymi dodatkami. Miałaby to być właśnie taka odpowiedź CarPro, tutaj wyjście naprzeciw klientom i ich oczekiwaniom i zrobienie właśnie takiego tutaj quick detailera, który ma dawać ten bardzo wysoki poziom połysku. Nie mam połyskomierza w oczach, więc Wam też nie powiem, na ile to jest. Dla mnie tutaj CC Water Gold jest mistrzem i mało która firma ma do niego podjazd, ale produkt bardzo poprawny. Nie będę tu się wypowiadał też na temat trwałości, bo dla mnie Quick Detailery czy Quick Waxy to są produkty od mycia do mycia, więc nie ma sensu tutaj się nad tym akurat rozbijać. Produkt, jak wspomniałem, jest poprawny, dobrze zrobił na ciemnym lakierze i to jest to, czego ja szukam, jeżeli chodzi o kudeki. Więc moi drodzy, CarPro Elixir. Jeżeli chodzi o różnicę między tą mieszaniną, tam właśnie Echo Reload i ta woda demineralizowana, to Wam powiem, że ten produkt jest dużo łatwiejszy. Tamten troszeczkę się marzę jakby właśnie przez to Echo, które jest takie gęściutkie. Nie ma takiego stopnia odparowania, jak Elixir. Elixir bardzo fajnie szybko odparowuje, jest produktem mist and wipe, produktem bardzo szybkiego reagowania, więc jako quick detailer jak najbardziej można go polecić. Jest to CarPro. No i tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.